Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Każdy, kto popełnia grzech i prawo przestępuje, a grzech jest przestąpieniem prawa. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Każdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go, ani Go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie oszukuje. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie życia wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca, że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego,
mieszka w Bogu, a Bóg w nim i po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Tutaj ostatnie słowa tego rozdziału są od razu takim kluczem do zrozumienia. To jest przykazanie Jego. Co jest przykazaniem Jego? Abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. W 6 rozdziale Ewangelii Jana też pada to pytanie, co jest przykazaniem albo wolą Bożą. I Pan Jezus odpowiedział: wierzyć w tego, którego On posłał. Podobna myśl jest w 8 rozdziale Jana, żeby właśnie wykonywać dzieła Boże, należy wierzyć w tego, którego Ojciec posłał. Czyli tym przykazaniem jest: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. To jest to, co usłyszał między innymi strażnik więzienny, gdy zapytał: panowie, co mam czynić, aby być uratowanym? Odpowiedzieli: uwierz Jezusowi. Uwierz Panu Jezusowi, a od tej pory reszta już się ułoży. Jeśli zmienimy kolejność, to nic się nie ułoży. Jeśli najpierw byśmy chcieli miłować się wzajemnie, to na jakiej podstawie? Na podstawie, że jesteśmy mieszkańcami pięknego regionu Wielkopolski? Za mało. Może na podstawie tego, że wykonujemy podobny zawód? Nie wykonujemy. Może na jakiejś innej podstawie, że lubimy tą lub inną partię? Przecież nie lubimy. Nie ma innej podstawy. Bylibyśmy znienawidzeni i nawzajem się nienawidzący, gdyby nie to, że w każdym z naszych żyć był taki moment, że uwierzyliśmy Jezusowi. A jeżeli ktoś nie uwierzył Panu Jezusowi, to słusznie nie rozumie w ogóle, o co chodzi. On jest zupełnie z innego, całkowicie obszaru. On jest w ciemności, a nie w światłości. W momencie, gdy człowiek uwierzy Jezusowi, jest przenoszony z ciemności do światłości. Z królestwa szatana do królestwa Bożego. Jest to królestwo Syna Jego umiłowanego, Boga. To jest cudowna rzecz, cudowna światłość. Jeszcze taki punkt odniesienia w Jana 13 rozdział, który też może nam pomóc właściwą perspektywę, nie w Jana, przepraszam, Mateusza 13 rozdział, który pozwoli nam właściwą perspektywę tutaj zahaczyć. Tutaj Pan Jezus ma wiele wypowiedzi, które warto również sobie w domu przeczytać. 13 rozdział Mateusza. Ja tylko 2 albo 3 wersety wezmę pod uwagę. 44 werset. Podobne jest królestwo niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł i ukrył. I uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje tą rolę. Jeżeli weźmiemy pod uwagę słowa zapisane w 2 liście Piotra, 2 rozdział, 1 werset, to tutaj mamy bardzo ciekawe nawiązanie, bo widzimy Pana Jezusa jako tego człowieka, który odszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tą rolę. 2 list Piotra 2:1 pokazuje nam, że byli fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił. Czyli ci fałszywi
niewierzący, źli ludzie, którzy nie odrodzili się nigdy na nowo, oni są nazwani tutaj tymi, którzy są odkupionymi przez Pana. O co chodzi? Chodzi o to, że Zbawca ma co najmniej podwójne prawo do każdego człowieka na tej ziemi. Po pierwsze, jako Stworzyciel stworzył każdego człowieka, stworzył niebo, ziemię i wszystko, co jest na nich. Jako Stworzyciel ma prawo do każdego człowieka. Również, gdy Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, to jest wyraźnie pokazane, że kupił całą rolę. 13 rozdział Mateusza nie pozostawia żadnych wątpliwości, że rola to jest świat. A tymi zbawionymi są ci, którzy są w tym skarbie. A więc ma prawo na podstawie doskonałej ofiary na krzyżu do każdego człowieka. I to jest prawo właśnie wynikające z tego, że Jezus odkupił. Każdego kupił. Tu jest oczywiście druga przypowieść, która bardziej konkretyzuje wewnątrz taką kwestię związaną z kolei ze zgromadzeniem, z samymi tymi, którzy są wierzącymi. I tutaj mamy 45 i 6 werset. Dalej. Podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i ją kupił. Tutaj widzimy, że jest pokazana inna perspektywa. Tą perłą jest każdy wierzący w Chrystusa człowiek. Zgromadzeni wokół Jego osoby w niedzielę są właśnie ci, którzy mają Jego ducha, są zamieszkani. To są wszyscy, którzy kiedykolwiek uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi i Pan Jezus widzi ich jako perłę, za którą właśnie sprzedał wszystko, co miał i ją kupił. I tutaj to są te dwie perspektywy, które bardzo nam pomogą przy rozumieniu trzeciego rozdziału Jana. I tutaj mamy jeszcze autora. Apostoł Jan, gdy odchodził przed Rady Najwyższej, to tam padł pod jego adresem komentarz, który może niektórzy z nas odebraliby jako obraźliwy, gdybyśmy pod swoim adresem usłyszeli, że to byli ludzie nieuczeni i prości, Jan i Piotr. I gdy wtedy było to w okolicach 33-34 roku, o tyle pisma Jana, które tutaj mamy, to już jest rok 80, około 50 lat później, być może 90, niektórzy nawet mówią okolice setnego. I stało się z punktu widzenia oceny świata coś, co warto też wziąć pod uwagę. Po pierwsze, gdy czytamy listy Jana, spostrzegamy, że Jan często mówi, że woli mało pisać, że nie napiszę ci tego piórem i atramentem, tylko jak przyjdę, to ci powiem. Natomiast oprócz tej powściągliwości do pisania, która jest cechą ważną, bo to znaczy, że to, co napisał, to znaczy, jest już napisane tyle, ile trzeba. W Ewangelii Jana też mamy, że znacznie więcej rzeczy mógłby napisać, ale te są napisane, abyśmy wierzyli Jezusowi i mieli życie wieczne przez Niego. Podobne słowa są w listach Jana, które pokazują, że tu nie ma żadnych zbędnych słów. A to oznacza, że to jest skompresowane, jeśli byśmy użyli takiego słowa. Jest to taki tekst, jak mamy czasami różnego rodzaju produkty, które są po prostu, dodajemy tam do nich dużo innych rzeczy, żeby uzyskać produkt końcowy. Tak samo tutaj jest to tak jakby sprężone
esencja, sama esencja, z której musimy umieć korzystać. A co do jego wyszkolenia, to tekst grecki wskazuje, że to w tym czasie, gdy pisał w okolicach 100 roku, czy 80, 50 lat później, pisał człowiek, który już nie byłby nazwany przez ten świat jako człowiek nieuczony i prosty. Jest to Greka najwyższych lotów. I nie można już na podstawie tego, co zostało w świadectwie tego zapisu, tego zarzutu podtrzymać, który wtedy ci uczeni w piśmie, w Dziejach Apostolskich sformułowali wobec tego człowieka w okolicach 30 roku, 35. I na co tutaj ten Jan zwraca nam uwagę? Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Czyli te słowa są kierowane pod adresem dzieci Bożych. Bóg nie ma wnuków. To oznacza, że każdy osobiście, jeśli chce się stać dzieckiem Bożym, musi się narodzić na nowo. Nie może odciąć kuponów od tego, że żyjemy w chrześcijańskim państwie, a więc urodziłem się w chrześcijańskiej Polsce, jestem dzieckiem Bożym. Nie. Jeżeli nie narodziłeś się na nowo, jeśli w sercu twoim nie poprosiłeś Boga o przebaczenie ci grzechów na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli nie uwierzyłeś, że ta doskonała ofiara została złożona przez doskonałego baranka, Pana Jezusa Chrystusa, i że ona w zupełności wystarczy, aby zgładzić wszystkie twoje grzechy, to byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził, jeżeli w takim stanie odejdziesz do wieczności. Bo nie jesteś wtedy dzieckiem Bożym, tylko dzieckiem diabelskim. I to jest bardzo ważna rzecz. Dziećmi Bożymi są ci, którzy uwierzyli Jezusowi. Uwierz Jezusowi, a będziesz zbawiony. Uwierz Jezusowi, a jesteś raz na zawsze bezpieczny. Zbyt mnie drogo kupił On, by wypuścić miał z opieki, mówi jedno z zdań z jednej pieśni. I nimi jesteśmy. Czyli Jan tutaj kładzie taką rzecz przed naszymi oczami, że Ojciec okazał nam miłość, dając swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Ojciec okazał nam miłość i jesteśmy dziećmi Bożymi na podstawie nowego narodzenia z wody i z ducha. Uwierzyliśmy Panu Jezusowi Chrystusowi i nimi jesteśmy. I tu niestety jest bariera. To wyjaśnia, dlaczego świat nas nie zna. Dlaczego? Bo nie poznał Jezusa. Gdyby Pana Jezusa poznali, to by Go nie ukrzyżowali. Tak mówi Słowo Boże. Gdyby Pana chwały rozpoznali, to by Go przecież nie ukrzyżowali. Ale Go ukrzyżowali, bo Go nie znają. Nie rozpoznali. I teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Jan tutaj wskazuje na pewną rzecz, którą musimy też mieć u siebie na względzie, czyli cierpliwość. Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Jakże fajnie by było, gdybyśmy więcej wiedzieli o tym, czym będziemy. Wiemy tylko takich parę ważnych informacji, że będziemy w niebie, że będziemy tam, gdzie Pan Jezus, że będziemy z Nim, że będziemy mieli nowe, przemienione ciała, że będziemy mieli otarte łzy, że będziemy mieli cały czas naszego umiłowanego Zbawiciela przez wieczność obok siebie. Ale więcej różnych rzeczy, które nasza ciekawość ludzka, zasilana grzesznym ciałem, nie wiemy. Bo nasze grzeszne ciało chciałoby zapytać parę rzeczy. I czasami to się pojawia również w naszych rozmyślaniach jako wierzących. Bo jesteśmy w ciele, w którym są nasiona każdego grzechu.
I to, że te nasiona nie wykiełkowały, nie jest naszą zasługą, lecz łaską Bożą. I nie ma w moim ciele nic dobrego, mówi apostoł Paweł. I to jest faktem w stosunku do każdego z nas. W ciele, w sercu każdego chrześcijanina serce jest najbardziej zepsute. Któż może je poznać? Mieszka każda negatywna energia grzechu. I my w tych ciałach jesteśmy. Jeśli dopuścimy je do głosu, to nie tylko rozważania dotyczące naszej przyszłości będą przez to skażone, ale również nasza droga na tej ziemi. I właśnie Jan też nam to tutaj pokazuje. Wiemy, że gdy Pan Jezus się objawi, będziemy do Niego podobni. Czy potrzebujemy więcej wiedzieć? Będziemy do Niego podobni. Przecież wszystkie pożyteczne książki chrześcijańskie pokazują nam, jak upodobnić się do Pana Jezusa Chrystusa. Ale jak On się objawi, to będziemy tacy jak On. Ujrzymy Go takim, jakim jest i tacy będziemy. Popatrzysz na Pana Jezusa, popatrzysz na siebie i stwierdzisz, pierwszy list Jana, 3:2 się właśnie spełnił. Jestem do Niego podobny. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Czyli dlatego, że mamy zagwarantowane to, że będziemy podobni do Jezusa, możemy się oczyszczać sami, bo znamy wzorzec. Możemy zobaczyć, co w moim życiu nie pasuje do Jezusa i to skorygować. Wiedząc, że to wyrasta z złego korzenia grzechu, jeżeli jest niepodobne do Jezusa. Jeśli jest podobne do Jezusa, mogę to pielęgnować. Jeśli nie jest podobne do Jezusa, muszę to usunąć. I dlatego Jan dalej w tym takim skoncentrowanym, zagęszczonym przekazie przekazuje dalej. Każdy, kto popełnia grzech i prawo przestępuje, a grzech jest przestępstwem prawa. Czyli te słowa od razu nam przychodzą, jeśli wasza pobożność nie będzie wyższa niż pobożność uczonych w piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do królestwa. Czyli widać wyraźnie ta sama myśl. On dobrze słuchał Pana Jezusa, był być może nawet wtedy dosyć blisko. Pamiętamy, że jest przedstawiony w Ewangeliach jako ten, który był wtulony w Pana Jezusa Chrystusa. Zatem każdy, kto popełnia grzech, także przestępuje to, co jest sednem zakonu. O tym jest wiele rzeczy napisane, ale wiemy, że miłość jest sednem zakonu. Miłość do Boga i miłość do bliźnich. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Pan Jezus nie miał w sobie żadnego grzechu. Diabeł w Nim nie miał nic. Nie miał punktu zaczepienia. Tym właśnie Jezus różni się między innymi od nas. Bo Pan Jezus jako człowiek, On nie miał grzechu. Dlatego jest powiedziane, że był podobny ludziom, bo ludzie grzech w sobie mają. A okazawszy się z postawy człowiekiem, On był prawdziwym człowiekiem, bo człowiek taki, jak wyszedł spod ręki Bożej, grzechu w sobie nie miał. I to jest fakt. W Nim grzechu nie ma. Jeśli chcesz się upodobnić do Pana Jezusa, to w Nim grzechu nie ma. Jak On się objawi, będziemy do Niego podobni. Ale teraz jeszcze nie jesteśmy podobni i wszystko, co nie pasuje do wzorca, każdy z nas w sercu przez
obserwację samego siebie, wszystkie rzeczy, które nie zgadzają się z obrazem Pana Jezusa, jaki mamy w Piśmie Świętym, może korygować. Każdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto mieszka w Jezusie, nie grzeszy. I tu nie chodzi o jakieś takie mistyczne myślenie, aha, ja jestem zbawiony, więc nie grzeszę. Nie, to tak nie działa. Bo wiemy, że w tym samym liście apostoł Jan mówi, jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. I też, jeśli mówimy, 8 werset, że grzechu nie mamy, sami siebie oszukujemy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od każdej niesprawiedliwości. Więc widzimy, że te słowa są zawarte w jednym liście, są napisane przez jednego autora i one stanowią jedność przekazu. Nie wolno wyrywać wersetów od ich kontekstu, bo wtedy tworzymy pretekst. Nie. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy, to jest coś, co jest takim faktem, który pokazuje nam, kim jesteśmy co do nowej natury, jako zrodzeni z Boga. I jeśli jest inaczej w praktycznym chodzeniu, to znaczy, że to są te rzeczy, które trzeba usunąć i skorygować, bo nie pasują do wzorca, jaki Pan Jezus zostawił. To jest diabła wtedy, jeżeli coś się pojawia niepodobnego do Pana Jezusa. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go, ani Go nie poznał. Jest to bardzo ostro postawione. Jest to tak jakby białe i czarne. Światłość i ciemność. Natomiast jak je zmieszamy, powstaje szarość, czyli coś, co widzimy na co dzień. Widzimy różnego rodzaju szarości. Dopiero gdy nastanie dzień, będziemy widzieć Pana Jezusa takiego, jakim jest, a siebie samych podobnymi do Niego. Gdyż grzeszne ciało, którym są nasiona każdego grzechu, zostanie przemienione w nowe, wolne od grzechu ciało. Dzieci, niech was nikt nie oszukuje. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Więc mamy wysoko postawioną tutaj poprzeczkę i nie wolno jej obniżać. Nie wolno jej korygować, bo to prowadzi do nadużyć. Musimy mieć świadomość, jesteśmy doskonale osądzeni. Jesteśmy grzesznikami. Nie domagamy. To, co czynimy, czynimy często nie z Pana, tylko z diabła. 8 werset. Kto popełnia grzech, z diabła jest. Gdy popełniam grzech, czynię to z diabła. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Gdyż diabeł od początku grzeszy. Nie czynię tego i tutaj wymyślimy sobie 650 różnych wytłumaczeń tego. Nie. Jeśli to nie jest Jezus, jest to diabeł. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Właśnie przez to, że będziemy przykładać właściwy wzorzec na gruncie tego bezpieczeństwa, że jesteśmy dziećmi Bożymi i nic nie może nas wyrwać z ręki Bożej i nic nie może zachwiać zbawienia świętych Bożych, uświęconych krwią Pana Jezusa, dopiero na gruncie tego pełnego usprawiedliwienia Bożego możemy w bezpieczeństwie nie bać się nazwać rzeczy po imieniu. Gdy jest jakaś rzecz, która jest niepodobna do Pana Jezusa w moim życiu, mam ją wyciąć, mam ją usunąć i mam do tego moc, bo mieszka we mnie Duch Święty. Może ciało nie pozwoli mi tego zrobić w jeden wieczór. Może będę potrzebował tego czasu więcej. Kilka razy upadnę, 7 razy się podniosę,
ale ta moc wewnętrzna i nazwanie rzeczy po imieniu, kto popełnia grzech z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. Nie ma czegoś takiego jak białe kłamstwa. Skłamałem policjantowi? Bałem się mandatu. Z diabła jest kłamstwo. Nie! Ach, jak ja jestem cwany. Albo pracodawcę może zrobiłem w konia. Albo w sklepie zapłaciłem o 10 zł mniej. Albo inny sposób. Pracowałem zamiast 8 godzin, 7,5. Nikt nie zauważył. Nie, nie ma innych nazw. Z diabła jest i diabeł od początku grzeszy. I ma w twoim ciele i w moim ciele pełno nasion, które gdy mu tylko pozwolimy, będzie podlewał. Gdy nie będziemy ich przycinać, to się zrobią gęste chaszcze. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Czyli według nowej natury mamy pewność, że tam nie ma śladu na zanieczyszczenie. I to prowadzi nas do dwóch natur wierzącego. My jako narodzeni na nowo chrześcijanie mamy starą naturę i nową naturę. I nowa natura, ta zrodzona z Boga, na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa jest taka, gdybyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli, jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem. I posiew Boży jest w tej nowej naturze. I ta nowa natura nie prowadzi nas do grzechu. Ona prowadzi nas do świętych rzeczy. Ona prowadzi nas do łączności z Bogiem. Ona rozpoznaje Boga jako Ojca. I jeżeli będziemy karmić starą naturę, będziemy karmić diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Jeśli będziemy zajmować się niebiańskimi sprawami, będziemy czytać Słowo Boże, które jest tym źródłem informacji niebiańskiej dla naszych dusz, gdy będziemy na kolanach wyznawać grzechy, modlić się i kontrolować, czy to jest podobne do Pana Jezusa, a jeśli nie jest, to wyznać to jako grzech, nazwać po imieniu, to jest grzech, to jest diabła, to wtedy ta walka ma jakieś szanse powodzenia. Jeśli będziemy ciągle tylko i wyłącznie dopuszczać do głosu starą naturę, to ona będzie rozszerzać swoje wpływy i będzie dominować, będzie rozszerzać swój zakres działania w naszym życiu. I to nie jest tak, że przed śmiercią lub przed przyjściem Pana Jezusa po nas jakiś wierzący może powiedzieć: osiągnąłem doskonałość, stara natura już jest tak uciszona, tylko żyję według nowej i jest fajnie. Nie. Słowo Boże mówi, kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Czym się upadek charakteryzuje? Upadek, gdy idziemy na czworaka, jest mniej prawdopodobny, niż gdy idziemy prosto po śliskiej powierzchni. Im bardziej wyprostowany idę, tym większa szansa, że się wywrócę. Więc tutaj większe ryzyko, że się wywrócę. Większe zagrożenie, że się wywrócę. Nie szansa. Szansa się kojarzy z czymś pozytywnym. A więc jest to generalnie, im bardziej myślę, że stoję, tym bardziej jestem bliski, że zagrożenie upadkiem nadmiernie wzrośnie. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Tutaj Jan przypomina nam
że gdy każdy z nas, kto się ochrzcił, to był zanurzony w wodzie. W Dziejach Apostolskich pada takie słowo: ratujcie się spośród tego złego i przewrotnego rodu i niech każdy z was da się ochrzcić. I tutaj właśnie taka jest natura rzeczy, że ludzie niezbawieni grzeszą i nawet nie przejmują się tym, że grzeszą. Czasami, jak są w jakiejś religii, to jeszcze używają niektórych słów podobnych do tych, które są w Biblii, ale natura grzechu ich w ogóle nie obchodzi jako taka. Robią sobie z tego żarty, że są i do tańca, i do różańca, lub podobne teksty nieraz słyszeliśmy. I to jest właśnie to, co tutaj Jan przypomina. Po tym poznaje się dzieci diabelskie, po tym poznaje się dzieci Boże. Jaką drogą kroczą? Jak to wygląda w życiu praktycznym? Jak ktoś jest co do swojego codziennego życia jak dziecko diabelskie, to my nie mamy uprawnień, żeby z niego na siłę robić dziecko Boże. Gdy ktoś na co dzień żyje jak dziecko Boże, to my nie mamy uprawnień osądzać go, że jest dzieckiem diabelskim, chyba że rozmawialiśmy z nim i widzimy, że jest nosicielem być może jakichś fałszywych nauk pomieszanych z pewnym właściwym zewnętrznym zachowaniem, podobnym do zachowania dzieci Bożych. Dlatego mamy listy polecające, które dzisiaj mieliśmy okazję na początku zgromadzenia odczytać, gdyż w lokalnych, miejscowych świadectwach bracia i siostry, przyglądając się temu lub innemu człowiekowi, powiedzieli: jego życie wygląda jak życie dziecka Bożego. Możecie z nim spokojnie łamać chleb. Nie widzieliśmy, żeby w codziennym życiu był podobny do dziecka diabelskiego. I na tym polega to świadectwo. Potrzebował go nawet apostoł Paweł, który był znany z tego, że jego życie było jak życie dziecka diabelskiego. Ale w pewnym momencie spotkał Pana Jezusa, uwierzył Mu i potem chciał przyłączyć się do dzieci Bożych, ale dzieci Boże się go bały. Dopiero gdy jego świadectwo było uzupełnione świadectwem drugiego brata, na podstawie zeznania dwóch lub trzech osądzi się każda sprawa według zakonu, a według Słowa Bożego także, aby na sprawa każda była oparta na dwóch lub trzech. Dopiero wtedy apostoł Paweł, wielki apostoł narodu, był przyjęty do społeczności dzieci Bożych i dlatego, że to zewnętrzne świadectwo jest widoczne. Po tym poznaje się, po tym widać. To jest coś, co da się zaobserwować. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. To jest bardzo zasmucający werset, bo on pokazuje, że ludzie tego świata nienawidzą chrześcijan, nienawidzili świętych Starego Testamentu za to, że ich uczynki były sprawiedliwe. To razi, to przeszkadza tym ludziom. I Kainowi przeszkadzało co? To, że uczynki Abla były sprawiedliwe. Czyli nie dało się zrobić nic, żeby uniknąć tej nienawiści Kaina. Bo co, miał być jeszcze bardziej miły Abel wobec brata? No to przecież właśnie za to Kain go nienawidził, że on jest taki miły, sympatyczny, zawsze chętny do pomocy. Nic go tak nie wkurzało, nie denerwowało, nie doprowadzało do nerwicy i chęci zabicia brata, jak właśnie sprawiedliwe uczynki jego brata. Im bardziej Abel był blisko wzorca Bożego, tym bardziej Kain go nienawidził. Nie dziwmy się zatem, że świat nas nienawidzi. Im bliżej jesteś do Pana Jezusa,
to tym bardziej czeka cię los Pana Jezusa. Czyli świat najchętniej by cię ukrzyżował, zamordował, ukamienował jak Szczepana. Jeśli świat z tobą się świetnie dogaduje, to zadaj sobie pytanie, czy nie dlatego, że za bardzo się do niego upodobniłeś. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. Dokładnie. Jeśli świat nas nienawidzi, to jest to od strony świata właściwa reakcja. Właściwa nie dlatego, że ona jest prawidłowa. Właściwa, bo wynika z natury świata. A jeżeli świat cię miłuje, świat cię toleruje, świat taką samą premię daje tobie w pracy, jak koledze, który tak samo ciężko pracuje jak ty, to już jest sygnał ostrzegawczy, bo już powinno być tak, że ty jesteś niesprawiedliwie potraktowany. A jeżeli jeszcze lepiej jesteś potraktowany niż kolega, moim zdaniem jest to sygnał alarmowy. Zazwyczaj jest tak, że wierzący powinien nie dziwić się tego, że świat go nienawidzi. Nie dziwić się tego, że jest kolejka, stoi trzeci w kolejce do kasy, nagle w ośrodku zdrowia, czy gdzieś indziej, gdzie kolejka jest, się dowiaduje, że jego uprawnienia nie są brane pod uwagę. Bo w międzyczasie gdzieś się wygadał, że wierzy w Pana Jezusa i już inaczej się świeci. Już jest popychłem. Jak to mówi apostoł, jesteśmy omiecinami tego świata. I to jest właśnie to. My nie mamy się dziwić, jeżeli świat nas nienawidzi. Mamy uważać, że jest bardzo źle, jeśli świat nas miłuje. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje braci, pozostaje w śmierci. To też jest taka cecha charakterystyczna, że mamy miłość do wierzących na podstawie tego, że oni uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi. Nagle to, że ktoś ma inne poglądy polityczne, społeczne, jakiekolwiek techniczne, cokolwiek, schodzi na plan dalszy. Gdybyśmy oceniali na podstawie tych innych cech, byśmy powiedzieli o tej osobie, nie mogę się z nim zgodzić, co za człowiek, jak może mieć taki rodzaj poglądów. Ale ponieważ wiemy, że jest to dziecko Boże, nagle wszystkie te wady stają się mało istotne. Wady z naszego punktu widzenia, bo każdy z nas jest jakoś kulturowo ukształtowany. Nagle te wszystkie rzeczy poza tym punktem, on wierzy w Pana Jezusa, w mojego Pana Jezusa, on też wierzy, ja go kocham. Za to wszystko inne bym go przekreślił. Ale on kocha Pana Jezusa. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie życia wiecznego. Tutaj jest pokazane, że jeżeli nie miłujesz brata, nienawidzisz brata, to tak jakbyś go uśmiercił. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale tak jak wspomniałem, w naszym ciele są nasiona każdego grzechu i być może w jakimś szczególnym przypadku wykiełkuje taki chwast i zasłoni oczy prawdziwemu dziecku Bożemu i doprowadzi do takiej sytuacji. Wtedy Jan wszczyna alarm. To tak, jakbyś go zamordował. Zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego, a ty masz. Skoryguj to. Po tym poznajemy miłość, że on za nas oddał życie swoje, a my winniśmy życie oddawać za braci. Czyli swój czas mamy do swojej dyspozycji, ale Jan tutaj wskazuje, że może tymczasem warto się podzielić. Gdy będzie zagrożenie życia. Już nie taka abstrakcja. Jeszcze przed końcem lutego
można było powiedzieć, że to jest fikcja. Ale może się zdarzyć, że za jakiś czas będzie to na tyle realne, że jeden za drugiego będzie musiał podjąć decyzję. Ja tu stanę, a ty żyj dalej. Być może. Nie wiemy tego. To jest sytuacja, która jest wokół nas i dość blisko. Mamy nawet miłych gości w naszym zborze, którzy z tamtego rejonu są, gdzie ich miasta są bombardowane i niszczone obecnie. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? I to widzieliśmy w Jakuba. Tam też było powiedziane, cóż z tego, jeśli ktoś powie, a ubierz się, ogrzej sobie coś zjedz, a nie dalibyśmy mu tego, co ciało potrzebuje. Jan dokładnie ten sam argument tu przytacza. I to jest bardzo ciekawe, że właśnie jest to taka prosta rzecz. Żywność jest najtańszą rzeczą, z którą można się podzielić. Ubranie jest obecnie, w historii nie było tak tanie, ale obecnie jest tak tanie, że też można się nim podzielić bardzo łatwo. Dach nad głową, każdy kto ma jakiś kąt i jest nagła potrzeba, też może tą potrzebę jakoś pomóc zaspokoić. I tu nie jest powiedziane, zamyka przed nim swoją rękę, zamyka przed nim swoje drzwi, zamyka przed nim swoją lodówkę, tylko zamyka przed nim serce swoje. Czyli Jan przenosi to na tą kwestię związaną z miłością. W tym sercu mieszkać ma przez wiarę Chrystus. I tam mieszka miłość Boża, w tym złym, zepsutym sercu, którym są nasiona każdego grzechu, jeśli zamieszka Chrystus, to te nasiona w Jego świetle nie kiełkują. One mają trudniej. Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. To jest bardzo ważne, żeby właśnie mieć świadomość tego, że nasze działania mają wynikać w praktyczny sposób z poznanej i zakotwiczonej w naszych umysłach i sercach prawdy. Prawda jest w pismach Jana bardzo ważna. Prawda i miłość. Miłość i prawda. I jest to bardzo ważne, żeby rozumieć, że jako dziecko Boże mamy pełne bezpieczeństwo. Nic nas nie może wyrwać z ręki Bożej. I te rzeczy, które dzieją się na świecie, te materialne biedy, one nie są w stanie w żaden sposób naruszyć naszego wiecznego bezpieczeństwa. Jeśli ktoś zabije nasze ciało, to więcej nic nie może uczynić. Pan Jezus powiedział to w Mateusza 10 rozdział. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który, gdy zabije ciało, może duszę niszczyć w piekle, w jeziorze ognistym, w Gehennie. To jest ten, którego mamy się bać. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca. Właśnie to praktykowanie miłości ma ten walor. Jeśli mamy jakieś depresje, mamy jakieś lęki, jakiegoś rodzaju niespokojności, Jan wskazuje na to, żyj według tego twojego nowego życia, które jest w tobie. Żyj według wzorca, jakim jest Pan Jezus Chrystus. Wtedy uspokoisz swoje serce. Filipian mówi, że wtedy zamieszka w nas pokój, który przewyższa wszelki rozum. I to jest właśnie to, że sednem
większości problemów obecnego świata to są różnego rodzaju lęki, depresje, niepokoje. A my jako wierzący mamy doskonałe lekarstwo. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca. Jeśli będziemy praktykować to upodabnianie się do Pana Jezusa Chrystusa, to praktykowanie tego, żeby to serce było otwarte. I dalej Jan pokazuje nam ten mechanizm. Jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Czyli serce nie ma prawa dyktować wierzącemu, czy ma być spokojny, czy nie. To Bóg jest większy niż serce. A On powiedział, że jeśli uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi, to jesteś raz na zawsze bezpieczny, zbawiony i nic ci nie grozi. I dzięki temu masz nową naturę, dzięki której możesz praktykować miłość Bożą w swoim otoczeniu. Że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. On wie wszystko. Przed Nim nic nie ukryjesz. Przed Nim nie jesteś w stanie grać kogoś innego niż jesteś, bo On wie wszystko. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to Bóg to wie. Jeśli jesteś obłudnikiem religijnym, który nie narodził się na nowo, tylko żyje w swoich grzechach, Bóg to wie. Wszystko jest Bogu znane. Jeżeli nas serce nie oskarża, umiłowani, możemy śmiało stanąć przed Bogiem. To jest bardzo ważne. Gdy łamiemy chleb, to możemy śmiało stanąć przed Bogiem, jeśli serce nas nie oskarża. Możemy złamać z tego chleba na spokojnie albo na niespokojnie, bo pierwszy list do Koryntian mówi, że mamy się osądzić i tak z chleba tego jeść i z kielicha tego pić, niezależnie od tego, czy my to robimy ze spokojem serca, czy nie. Mamy się ocenić. Natomiast jeżeli serce nas nie oskarża, to mamy śmiałość stanąć przed Bogiem. I otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co jest miłe przed obliczem Jego, a to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli imieniu Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. To, od czego zaczęliśmy dzisiejsze rozważanie. Z Tobą w górę, nieważne jak stromą, przejdź przez rzekę, nieważne jak głęboką. Jezus nadchodzi tak niedługo już. Głoś Ewangelię, śpiewaj z nami tę pieśń. Zapominamy o tym, co zostało z tyłu i sięgamy po to, co przed nami jest. Mając w oczach upragniony cel, ciało boli, duch złamany, kruszy serce, coś głęboko w duszy mej mówi mi, że mam osiągnąć cel. Z Tobą w górę, nieważne jak stromą, przejść przez rzekę, nieważne jak głęboko. Lecz dolina tak głęboko na dnie jest. Ludzie, którzy żyją tam, nie wiedzą, że są góry do zdobycia i wygląda, że ich czas już skończy się. Lecz ja będę wciąż się wspinał, aż osiągnę szczyt. Będę ciągle naprzód szedł.
grzechę, nieważne jak głęboko. Jezus nadchodzi tak niedługo już. Głoszcz Ewangelię, śpiewaj z nami.